Cześć! Chcesz samodzielnie i bez skrępowania załatwiać swoje sprawy po angielsku? To oglądaj dalej i dzisiaj naucz się ze mną, jak załatwić swoje sprawy w restauracji. Co powiedzieć, o co zapytać, śmiało i z pewnością siebie. Zaczynamy! Zaczniemy od mega przydatnego zwrotu, którego użyjesz w bardzo wielu sytuacjach. Naucz się ze mną, could I have? Could I have? Czy mogłabym dostać, czy mógłbym dostać? To po angielsku bez różnicy, forma żeńska, męska. Could I have? I teraz w ten uprzejmy sposób poprosimy o could I have the menu, please? Could I have the wine list, please? O coś więcej, jeśli chcemy. Could I have another? Czyli jeszcze jeden, poproszę. Could I have another bottle of wine? Could I have another glass of water? Could we have a jug of water? Zobacz, could I zamień na could we, jeśli mówisz za siebie i kogoś jeszcze. Could we have a jug of water? Could we have another bottle of wine? Could we have some more bread? Tym samym zwrotem poprosisz też o rachunek na koniec. Could I have the bill, please? Could I have the check, please? Mów ze mną, powtarzaj śmiało na głos, niezależnie gdzie jesteś, nie krępuj się. Jeśli chcesz mówić płynnie i swobodnie po angielsku, to musisz... Tak jest, to musisz mówić. Więc mów ze mną. To ważne, aby aktywować ten organ, którym będziesz mówić. Jeśli nie jesteś pewien, co wybrać z karty, można poprosić o informację. Co to jest dziś za danie dnia? Jaka zupa dnia? Świeże, w dobrej cenie, zwykle obiady dnia. So, what's the dish of the day? What's the soup of the day? Jakie dziś danie dnia, jaka zupa dnia? Albo mogę poprosić, używając angielskiego słówka, które brzmi zupełnie jak rekomendować. What do you recommend? What do you recommend? Co pan poleca? Jeśli chcemy już wybrać, no tak, po to przyszliśmy. Aż sama zgłodniałam. Można krótko powiedzieć I'll take, I'll have, czyli wezmę. I'll take a salad, I'll take the broccoli soup, I'll take the chicken breast. Co tam z karty sobie wybiorę? I'll take. Zobacz, prosty zwrot, a o ile lepszy niż pokazywanie palcem w karcie. Tak? To stukanie w kartę to już wszyscy znamy. Jeśli potrawa jest zbyt trudna, aby ją wymówić, lub zupełnie nie wiesz, jak to zrobić, nie musisz się tutaj znowu tak martwić. Restauracje to miejsca pełne turystów. Kelnerzy tam są przyzwyczajeni do międzynarodowego towarzystwa, więc i akcent, i wymowa nie jest oczekiwana na poziomie Harvardu. No ale dobra, jeśli nie chcesz ryzykować, możesz powiedzieć I'll take this. This, czyli to. Ale próbuj. Moja szczera rada, próbuj. Myślę, że kelner przeczyta i się dowiesz. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Uczyliśmy się już prosić o coś więcej. Pamiętasz ten zwrot? Could we have another? Could we have some more? Czy możemy trochę więcej? Czy możemy jeszcze jeden? No i teraz, jeśli zjedliśmy, warto coś dorzucić. It was... Thanks. It was delicious. W tym odcinku uczymy się bezproblemowych sytuacji w restauracji. Zapraszam Cię do następnego, w którym omówimy, poćwiczymy razem problemy restauracyjne, to co może pójść nie tak. Na dziś mówisz thanks, it was delicious. Dzieci mówią it was yummy, dorośli mówią raczej delicious. It was very good, it was fantastic, albo just it was good, it was okay. I teraz płacenie. Umiesz już poprosić o rachunek, jak to szło? Could we have the bill, please? Możesz powiedzieć krótko. The bill, please. A, jeszcze. Jak chcesz przywołać po coś
kelnera. Najlepszym i chyba najprostszym zwrotem jest excuse me, odeślę cię, zapraszam cię do mojego innego nagrania. Tam o tym excuse me i sorry było sporo mówione. Wrzucę ci link do niego w komentarzu. A póki co, excuse me, the bill please. Albo could we have the bill? Jeszcze przy tym płaceniu. Czasem chcemy gotówką, czasem nie, więc zapytamy. Can I pay by credit card? Do you take credit cards? Do you take Visa? Do you take, czy akceptujecie? Can I pay by credit card? Pytam, czy mogę. A jeśli chodzi o uzgodnienie tego, kto płaci, to zapraszam cię do innego odcinka. Odcinka pod tytułem Ja stawiam i jak to powiedzieć po angielsku. Tam dowiesz się również, co powiedzieć, kiedy wcale stawiać nie chcesz. Kiedy chcesz rachunek podzielić, równo między wszystkich albo jakkolwiek, to obejrzyj i tamten. Dużo dzisiaj tych odsyłanek. W ogóle zapraszam cię do subskrybowania, bo jak widzisz, dzieje się tutaj filmików coraz więcej, przeróżnych, takich, które definitywnie pomogą ci płynnie i swobodnie mówić po angielsku. Tym zajmuję się na co dzień, prowadzę szkołę językową, tym zajmuję się tutaj. Do zobaczenia zatem.